Witam Was serdecznie ponownie. W końcu udało mi się dotrzeć tutaj na demonstrację, do tych mocniejszych. Wszystko było poblokowane. A widzicie, jest zablokowane. Oj? Wiesz, że chcemy, że... No to jest ten pan, który tak znienacka atakuje. Widzicie małą paskę? Małą paseczkę pomarańczową. On jest gliną. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest pan gliniarz, który jest po cywilnemu i pałuje ludzi. To jest CRS, nasi koledzy, nasi dzielni koledzy CRS. Śmierdzi już tutaj gazem. Śmierdzi gazem, śmierdzi pałami. To teraz kolejny pan. Ja sobie stanę tu blisko. Ale że wideo sobie. Widzicie, no nie wpuści mnie tutaj. Nie wpuści mnie tutaj, pałkarze. No nie mogę przejść na drugą stronę tych demonstrantów. Zobaczcie. Zobaczcie. To jest metro Piramid, możecie sobie pisać na mapce. Tutaj są pałkarze, cały dziennik szukałem dzisiaj. Wszystko poblokowane. Zobaczcie, biedni ludzie, którzy są tam z drugiej strony. Mam ochotę do nich dołączyć i na pewno to zrobię, tylko potrzebuję trochę czasu, żeby znaleźć jakąś drogę, która tam prowadzi. Widzicie? Widzieliście tego gościa tamtego? Który, zobaczcie, tu jest telewizja. Tu jest telewizja. Nie mają kaski, widzicie? No chyba mogę robić wideo, nie mi tego nie zabroni. Widzicie, starszy pałkarz. Zaraz dołączę do moich kolegów w żółtych kamizelkach, tylko muszę znaleźć jakąś drogę. Tutaj sobie stoją. Tutaj po cywilnemu, patrzcie, to jest gościu, który najpierw jest między żółtymi kamizelkami, a później wychodzi z tłumu i pałuje wszystkich. Ten tutaj. To jest właśnie taki typ. Zobaczcie, on w ogóle nie przypomina policjanta, zupełnie. Patrzcie, ilu ich tam jest. Zobaczcie. To są wszyscy pałkarze po cywilnemu. Patrzcie, tak Macron zaprowadza spokój. Wszystko jest poblokowane. Na żywo nadawać nie mogę. Koszmar. To jest koszmar. Ale zobaczcie. Kogoś puszcza, kto tam mieszka zapewne, a kto nie mieszka, to już tam nie wejdzie. Będziemy szukać jakiegoś dojścia. Tutaj jest niebezpiecznie, bo widzicie, ci pałkarze, oni sobie tutaj, patrzcie, oni się kumplują z tymi policjantami. Zobaczcie. Okay. Gościu mi powiedział, że to nie pierwszy raz, jak mi zwraca uwagę. Żeby nie podchodzić. Dobra, to na razie na tyle. Będziemy działać dalej.